jeżeli uwolnisz się z tych węzełków, z tych sieci mroku, z tych negatywnych energii, to nagle więcej siły, mocy pojawi się w tobie. Zauważysz, że masz jak gdyby więcej tego wewnętrznego ognia, by coś zrobić, by coś stworzyć. Czyli czym więcej tej padliny od ciebie odpadnie, czym więcej tych starych przekonań, starych blokad uda ci się usunąć, tym więcej nowych, pięknych rzeczy uda ci się zmaterializować, przyciągnąć czy wziąć w tym udział. To jest bardzo piękne i symboliczne. Czym więcej staroci mamy ze sobą, tym trudniej i ciężej nam coś osiągnąć. Czym mniej tych staroci mamy ze sobą, tym łatwiej i lżej nam coś osiągnąć. I to jest ten minimalizm, czyli również w naszym życiu. Jeżeli nasze mieszkanie jest pełne starych sprzętów, zepsutych sprzętów, gratów, różnych rzeczy, które już do niczego się nie nadają, to gdy wchodzimy do tego mieszkania, to jest nam ciężko, jest nam trudniej mieć lekkie myśli, piękne, motywacyjne, kreować coś pięknego. I odwrotnie, jeżeli to mieszkanie jest czyściutkie, ma w sobie wszystko to, co dobre, pozytywne, to wchodzimy do tego mieszkania i nasze wszystkie zmysły się otwierają i mamy takie wrażenie, że inspiruje nas to mieszkanie do zmiany, przemiany, do nowych rzeczy, do osiągnięcia tego, co piękne. Czyli tak jak mówiliśmy już o tym w mojej książce o swetrach, które mają duszę, że pewne rzeczy materialne nas ograniczają, jeżeli mają negatywne energie, jeżeli są już stare, do niczego się nie nadają. I tak samo w tej wibracji energetycznej, w twoim ciele, w twojej duszy są również te stare graty, które ciągniemy ze sobą często przez różne inkarnacje lub przez wiele, wiele lat i dziwimy się, że jest nam trudno z lekkością i radością korzystać z morza nieograniczonych możliwości.